Budynek przy ulicy Sobieskiego, gdzie dawniej mieściła się Wojskowa Komisja Uzupełnień, należy do powiatu wejherowskiego. Teraz został oficjalnie przekazany na rzecz kształcenia specjalnego. Dyrektor placówki Małgorzata Woźniak oraz starosta Gabriela Lidzius podpisali umowę, która zobowiązuje powiat do remontu i przekazania budynku na rzecz wejherowskiej placówki specjalnej. Ten budynek, który będziemy teraz remontować, to jest budynek, który jest własnością powiatu. On był w części niewykorzystywany. Skoro pojawiła się możliwość pozyskania środków na termomodernizację, to z tego dofinansowania skorzystaliśmy. Dodatkowe środki zabezpieczyliśmy w budżecie powiatu wejherowskiego i w sumie za 3 377 tysięcy będziemy mieli budynek pięknie wyremontowany, odrestaurowany, którym dzieci będą mogły się uczyć i po prostu w którym będzie można te dzieci przygotowywać do funkcjonowania w społeczeństwie. Modernizacja dodatkowego lokum pozwoli zespołowi kształcenia specjalnego na swobodną edukację podopiecznych od nauczania przedszkolnego do 25 lat. To jedna z nielicznych tego typu placówek na terenie województwa, która kompleksowo dba o nauczanie podopiecznych w każdym wieku. Od września tego roku w strukturze powiatowego zespołu kształcenia specjalnego powstała nowa placówka, pierwsze publiczne przedszkole specjalne. I był to jak brakujący element naszej edukacyjnej układanki, bowiem od chwili wykrycia niepełnosprawności u dzieci obejmujemy je opieką poprzez uczestnictwo w zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju. Później na pewien czas te dzieci nam jakby wypadały z naszego obiegu edukacyjnego, rewalidacyjnego, wracały do nas na poziomie szkoły podstawowej i zostawały z nami aż do zdobycia zawodu w szkole zawodowej, bądź też uczestnicząc w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych w ORW w Rumi. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z harmonogramem, to już 1 września przyszłego roku dzieci rozpoczną naukę w nowym budynku. Będą nam przede wszystkim dzieci te z przedszkola, będą grupy wczesnego wspomagania rozwoju, ale też myślę, że młodsze klasy szkoły podstawowej. Będzie on w pełni przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchu, będzie winda zamontowana, będą pracownie rewalidacyjne, integracji sensorycznej, hydromasażu, biofeedbacku, muzykoterapii, artterapii, także wszystko to, co jest bardzo potrzebne dla osób z niepełnosprawnościami. Uroczystość podpisania umowy uświetnił występ wychowanków placówki. Wystąpiła grupa najmłodsza oraz uczniowie szkoły podstawowej. Władze samorządu rozdali młodym ludziom kolorowanki dotyczące powiatu wejherowskiego oraz przekazali słodkości.